Znajdujemy się w Białogardzie, 24-tysięcznym mieście Pomorza Środkowego. Głównie znanego dzięki osobom prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Czesława Niemena, a także swej obecności w dwóch filmach Jarzębina Czerwona oraz Pobojowisko. Do roku 1945 Białogard pod nazwą Belgard znajdował się w granicach przedwojennych Niemiec. Miasto było ważnym ośrodkiem wojskowym, kolejowym na drodze do Prus Książęcych oraz łączyło przedwojenny Kołobrzeg z Poznaniem. Na mocy porozumień w Jałcie i Poczdamie Pomorze zostało włączone do Polski, a przedwojennych mieszkańców stopniowo wysiedlano do Niemiec. W ich miejsce na ziemie odzyskane przyjeżdżali Polacy, zasiedlając powoli miasto. Do dzisiaj w starych kamienicach znajdowane są ślady dawnych mieszkańców Białogardu. Jednym z nich jest zeszyt znaleziony w 2014 roku w budynku przy ulicy Lipowej 32. Został znaleziony przypadkowo ze schodami prowadzącymi na strych, gdzie przeleżał blisko 100 lat. Jak się tam znalazł? Tego nie dowiemy się nigdy. Postaramy się jednak ustalić, do kogo należał i jak potoczyły się dalsze losy tej osoby. Właścicielem zeszytu był urodzony 13 stycznia 1907 roku Gerhard Krüger. Czas nauki przypadł na burzliwe lata Wielkiej Wojny. Był to 14-kartkowy zeszyt do rachunków, w którym młody uczeń uczył się matematyki i rozwiązywał zadania. Nauka rozpoczęła się od liczenia w rzędach cyfr podzielonych na tysiące, setki, dziesiątki i jednostki. Było to przygotowanie do liczenia na liczydle. Następnie pojawiają się cyfry rzymskie oraz zadania własnoręcznie napisane przez nauczyciela. Widać to po innym stylu pisma. Również styl pisma ucznia staje się bardziej dojrzały. Zeszyt pisany był piórem. Zachowała się kartka do przekładania stron, będąca równocześnie brudnopisem. Ostatnie strony zajmują ćwiczenia z mnożenia. Poszukiwania informacji na temat osoby Gerharda Krügera rozpoczęto od strony Belgard.org. Jest to najlepsze kompendium wiedzy na temat Białogardu czy Świdwina dostępne w sieci. W danych z roku 1905 brak jest informacji o mieszkańcach kamienicy przy ulicy Lipowej 32, która nosiła wtedy nazwę Lindenstrasse. Jednak w spisie mieszkańców z roku 1927 pojawiają się dwie osoby o nazwisku Krüger mieszkające pod tym adresem. Pierwszą z nich jest Franz Krüger, który był maszynistą i najpewniej ojcem Gerharda, a drugą jego syn, który pracował jako pomoc biurowa, czyli wykorzystał zdobytą w młodości wiedzę. Sprawdźmy, jak potoczyły się ich dalsze losy. W danych z roku 1937 Franz był już emerytem, lecz syn nie mieszkał już na ulicy Lipowej. Odnajdujemy go jako właściciela mieszkania przy ulicy Świdwińskiej 20, dawniej Georgenstrasse. Obecnie jest tu tylko plac służący za parking naprzeciwko kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi. Zachował się fragment przedwojennego chodnika.
Na podstawie danych z 1937 roku wiemy, że w mieszkaniu mieszka wdowa po Gerhardzie Krügerze, która zajmowała się domem. Niestety, jej mąż nie dożył 30 urodzin. Pewnie nigdy nie dowiemy się, jak wyglądał bohater tej historii, jak potoczyło się jego życie prywatne i zawodowe, jednak dzięki jednemu zeszytowi, odnalezionemu przypadkiem, udało się choć na chwilę przywrócić pamięć o życiu jednego człowieka.